Patrzcie, kurwa, albo nie, to musi być tematycznie muzyka. Musi być tematycznie. Widzicie, co na sobie, kurwa, mam? Nie wiem, czy wszyscy widzą. Chyba nie wszyscy widzą, co? Wiecie, co to jest za koszuleczka, kurwa? Z modą Leosią, kurwa. Modę Leosią na plecach. Będziemy zaraz otwierać ten oto tutaj box, kurwa. Hulanki Deluxe. W środku którego jest... Co tam było, kurwa? Plakat? Szklanki? Oczywiście sama płyta. Chyba coś tam miało być. I tutaj mam logo Interna Ziomale. No, fajna ta koszulka. W sensie, no wiecie, no koszulka jak koszulka. Nie wiem, co ma więcej komentować na temat koszulki. No koszulka jak koszulka, no. Dobra, czekajcie, staram się to tak, kurwa, delikatnie. Dobra. Wy to zobaczycie pierwsi. Tak więc ja tutaj się odsunę troszeczkę. Tak więc uwaga. Hit. O! Ale że Losia, kurwa, uśmieszek dorobiła dla mnie. O kurwa, syn. Bo ja widziałem, że ona normalnie to pisała, tylko Leosia. A tu jest Leosia, uśmieszek. O skurwensen. To tu jest sama płyta. Taka błyszcząca, znaczy taki jest ten wiedź. Taki uziu. O kurwa, syn. Utwory to jest pościg, szklanki, Baila Ella, Wyspy, Jungle Girls, Stonerki oraz Soltare. Znaczy to jest folii w ogóle, to w ogóle pokrząb. Tylko problem jest taki, że ja nie mam jak tego odtworzyć, a nie mam takiej, kurwa, na płyty. Mam taki na płyty w tym, ale ja i tak tego nie otwieram, to zostaje w folii na razie. Także tak wygląda na razie sam album, taki sobie, kurwa, błyszczący. Dobra, kolejny temasek. Kolejny temasek to jest tutaj takie coś, Leosia, podpisane przez młodą Leokadię. Taka on hit. Ale że stopy tu są? O kurwa, ale że stópki są nawet młodej Leosi. Pokcam. Kurwa, dalej zasłaniam kamerką. No ale jest podpisane Leosia, uśmieszek i tu jest sama Leosia i jej stylki. Jest tak, jest naklejeczka. Tak, to jest naklejka? Tak, to jest naklejka z hulanki. Tutaj jest sam, tu jest naklejka Interna Ziomale. Ty fajna, taka duża, kurwa. Fajna, fajna Interna Ziomale. Jest Young Leosia. Kolejna taka, kurwa, duża naklejka. I są same szklanki, ale one są tu fajnie zapakowane, w sensie tak wiecie, żeby się nie rozkurwiły. Tu jest szklanka numer uno. Stoi. I tu jest szklanka numer dos. Mamy pierwszą szklankę. Ale one są zakurwiste, są te. I tu jest tak. Miksuję ten hip-hop, to było dopiero intro. I zaczynają się hulanki. Pozwolicie, że sobie naleję do niej, kurwa. A, tu jeszcze z tyłu jest napisane, nie zauważyłem, kurwa. Poczekajcie, tylko naleję to do końca. A, no i dobra, i teraz to wygląda tak, o. Tu jest napisane szklanki, a tu jest to, co mówiłem przed chwilą, czyli miksuję ten hip-hop, to było dopiero intro i zaczynają się szklanki. Łącznie cały pakiet kosztował 160 ziko i imo w sumie koks, bo mam jeszcze na sobie koszulkę w ogóle, nie każdy może widział, ale mam jeszcze na sobie koszulkę, kurwa, z młodą Leosią. Kurwa... Tak, bez kitu, widzicie to? Widzicie to? Tutaj jak patrzysz głównie na te autografy, to jest samo Leosia napisane, a ja mam Leosia uśmieszek. Wisloud. Kiedy live IRL? Nie wiem, może na dniach zrobimy. Ale to wtedy jak będziecie w szkole, żeby nikt z was nie mógł mnie, kurwa, żeby nikt z was nie mógł mnie ghostować IRL. Bo wiem, że gdybym odpalił na przykład o 17, to jestem pewien, że byłoby duże prawdopodobieństwo, że ktoś z was stwierdziłby: ej, kurwa! Ghostuje go IRL. Tak to odpalę streamka IRL o jakiejś 12 i kurwa będziecie siedzieć w szkole i będę miał z was bekę. Szkoła jest, kurwa, giga useless. Nie chodźcie do szkoły, zostańcie streamerami i kurwa będziecie mieli zakurwiste życie. 25 godziny, będę się kontaktował z każdym zwycięzcą, będę pytał czy to adres, czy to o adres paczkomatu. Będę wysyłał wam te paczuszki, ewentualnie mogę jeszcze nasrać do paczkomatu dla beki. Słuchajcie tego, to pierdolniecie. Generalnie, to jest takie moje uprzedzenie ode mnie w waszą stronę, bo ja się troszkę poruszam w internecie, w różnych miejscach i powiem wam tak, posłuchajcie czat. Jeżeli kiedyś dostaniecie print screena, na przykład takiego, otóż, dostajecie takiego screena, co nie? Na przykład właśnie z tego tutaj ten. I generalnie, słuchajcie teraz tego, te pasy, które tutaj macie, to jest niby legitne dane, co nie? Które? Teraz jak się na nie zaloguje. Jak się zalogujemy na to konto, nagle trafiamy na coś takiego. I teraz możecie się zastanawiać: o Michał, kurwa, ile tu jest pieniędzy? Przecież to jest, kurwa, z 800 tysięcy złotych.
No, nie, nawet więcej, kurwa, kałabańki. I generalnie, jak przyjdziecie sobie na przykład tam mówić, o kurwa, ile pieniędzy, wypłacę je sobie. Najczęściej przy płatności Bitcoin, Ethereum i tak dalej, generalnie przy kryptowalutach, musi być coś takiego jak opłata, to jeszcze wiecie, samego przesłania pieniędzy, co nie, płacicie tam, nazwijmy to po prostu opłatą za przesłanie tych pieniędzy. I bardzo często to wygląda tak, że klikacie właśnie sobie wypłać, powiedzmy, że chcemy wypłacić te kurwa 2, 7, 5, 7, 1 Bitcoina, chcemy to wysłać. Tutaj kurwa podajecie swój adres kurwa na przykład bitcoinowy i macie zapłać $37, żeby wypłacić tą kaskę. I generalnie sprawa jest taka, że wy zapłacicie $37 w Bitcoinie, a wasz hajs pójdzie w pizdu i tego hajsu, który wypłacacie, czyli tych 3 Bitcoinów nie dostaniecie, to po prostu wasze pieniądze pójdą się pierdolić. To jest jedna z takich nowych form skamu, która jednocześnie sprawdza was, czy chcecie być złodziejami i chcecie wypłacić sobie czyjeś pieniądze, tak? Więc generalnie nie łapcie się na właśnie różne pasy print screenów, bo to jest generalnie 5 głowa po prostu scam. Nie wchodźcie w takie rzeczy, bo dacie się wyruchać. A nawet jeżeli już wejdziecie w coś takiego, to możecie to sprawdzić w najprostszy sposób, tak jak tutaj macie na przykład, że jest podane your address is entered by default. W takim razie kopiujecie to sobie i po prostu sprawdzacie, kurwa, CHECK, adres BTC, adres balance, sprawdzacie jakiś blockchain explorer i sprawdzacie po prostu, czy to się zgadza. Tutaj na przykład to konto, w sensie ten bitcoin adres, zeskamował z ludzi 0,001, ile kurwa wyciągnął z ludzi? $60, kurwa. $60 ktoś, kurwa, ściągnął z ludzi. Także nie łapcie się na takie print screeny, okej? Okay? Nie łapcie się, to takie porada ode mnie. Nie łapcie się na takie coś. A to czekajcie, coś wam pokażę. Ja tak, kurwa, płakałem wczoraj przez kurwa, chyba pół godziny ze śmiechu. Wiesz, jest filmik. Jest filmik, gdzie ziomek podchodzi i mówi, żeby dokończyli Merry Christmas, co nie? I patrzcie, kurwa, to. Finish the lyrics! To jest, kurwa. Merry Christmas, everyone! Sorry, my friend, it's... Please, please, fuck it, shit. Palisson? La 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 la. Boże, jak za pierwszy raz usłyszałem to, co jest, kurwa, to tak płakałem, kurwa. Merry Christmas! Finish the lyrics! To jest, kurwa. Merry Christmas, everyone! First, sorry, my friend, it's... Please, it's... it's fucking shit. Palisson? Palisson? La 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 la. O, to cudowny, kurwa. Polacy za granicą, to jest coś tak, kurwa, pięknego. Co jest, kurwa? Odklejki. Tu się, kurwa, dzieją akcje. Dobra, dawaj. Bo nie chcę być pizdą jak 90% społeczeństwa mężczyzn. Mężczyzn, chłopców. Dla mnie Stormy Norman nie wygrał tej walki. I będę zrobił wszystko, żeby przeanalizować tą walkę do końca i chuj mnie to obchodzi. Więc zostanie... I to, moi drodzy, powstało z Homunculusa. I to powstało z Homunculusa. To powstało z Homunculusa. O! Zobaczcie, jest tak cieplutko, że wybrałam się na hulajnogę. I chuj. Ale jeszcze był inny filmik, co ona się wykurwiła. Czy to była Linkiewicz? Linkiewicz na hulajnodze, o! Nagrałem to, kurwa! Ja pierdolę! Boże, ludzie są tak, kurwa, głupi, że to jest chuj. Naprawdę. Dzięki za poranik na FPS. Spoko! Jak coś, on zniknął z mojego YouTube'a, w sensie jest na niepublicznym. Dlatego zapraszam serdecznie na wykrzyknik poranik. Jeżeli chcecie poranik do Apexa wciąż, to jest po prostu pod wykrzyknik poranik, jak coś. Jeżeli wytrzymasz minutę na prostych rękach. Kobieta, na prostych rękach, minuta to jest mało, mało. Nie, to jest dużo. Nie ma szans. To jest łatwo. Nie, nie ma szans. Jest udowodnione, są ludzie, którzy obstawiają na wakacjach. Kobieta, tam się drążek odkręca. Dlatego się przegrywa. A to może.
Najwyżej no przegrał. No przecież mówić, że minutę to ja nawet no wytrzymam minutę. Dobra, najwyżej potem spoczywcie. Nie no, minutę to ja bym nawet wytrzymał. Na tych mają odkręcone drążki, dlatego tam jest ciężko. Połowa czasu za to wam. Na połowa. Ja, jeszcze 5 sekund do 60. A, no tak, bo się czegoś gazowane. Co ona chciała powiedzieć, że minuta ma 100 sekund, kurwa? Ja pierdolę. Ej, ja bym wytrzymał do drążku, kurwa, minutę. Raczej, co? Ja bym chyba wytrzymał. Tak mi się wydaje. Sprawdzamy to chyba, co? Tylko ja nie wiem, jakie będę minuty odliczał, ale zobaczymy. Zignorujcie moją kupkę z ubraniami, okej? Okay? Te ubrania może mają miesiąc, ale zignorujcie ją, okej? Okay? Dzięki. A dwie minuty, a nie mogę zrobić. No dobra, to wytrzymam dwie minuty, kurwa. Odlicza się. Nie widzę go! Dobra, już. Nie, bo ja patrzyłem na ten. W sensie nie widziałem go, kurwa, i musiałem zerknąć. Czy mam 1,60 m? Nie no, mam metr. O kurwa, wyjebała się ta sawka. Z kamer? No nie no, przecież kurwa... Jakbym widział, to bym zrobił. Przecież ja jeszcze teraz bym powisiał, kurwa, z 10 minut. Jeszcze... jak twoja wypłata? No przestań, nie rób tak. No tak mam robić. Nie no, nie, to nie no, jest jakieś porno. Jak nie? No. Naprawdę, tak patrzysz na nią i mówisz, Boże, Paulina. Zauważyłem, że to jest 7, a on normalnie jest po 3. Chciałem zrobić to w 3, ale było ciężko, więc zrobił to w 7. Gramek dostałeś? Ja pierdolę. Wiesz, go ochrona goniła, on w worku, kurwa, robił hops. A bo to u Freeza było. Wychodzi. Dobra, co, ja rucia, się przewróciłem, proszę, i to co? Co z namiotem? To może być ciężko. Ej, piona, Michael, ja nie wiem, co ty ten, co jest taki spięty, bo widziałem, że ten, widziałem na twojej mamy, że spinałeś. Nie pluj na mnie. O. Szczura są fluty przez tego. A wiesz, co to jest miejsce publiczne? Nie ma. To serio, nie? Pobacz, ja idę. Dobra. Śpiewa stojący. Nie, no to nie wiem, imo mini Mike. Gdyby nie jedno ogłoszenie na Facebooku, to by pewnie teraz przykładał, kurwa, mięso w maku. Szczerze brakuje szczura na Twitchu, powinien dostać unbana, bo Paja dostał za to samo co on. Znaczy według mnie, ja osobiście, wiecie co, ja może teraz zabrzmię w tej chwili jak kurwa, ale uważam, że jeżeli ktoś dostał perma, to powinien na tej permanentnej banicji pozostać, dlatego nie rozumiem dlaczego Nitro został unbanowany, jeżeli dostał permanentną banicję. Dla mnie słowo permanentne to jest na zawsze. Twitch nie szanuje własnych zasad, a każdy streamer może dostać bana za bohostkę. Nie wiem. Ja osobiście uważam, że Twitch jest bardzo fajną platformą, ale czasami źle egzekwują swój regulamin. Bo na przykład ludzie dostawali bany za to, że... W sensie na przykład ludzie mówili, ej, bo dostaniecie bana... W sensie tam wiecie, to ludzie z Xandastris pisali, ej, bo dostaniecie bana za to, że jest David na streamie, że możecie dostać bana. Nie ma nic takiego w regulaminie, że zbanowana osoba nie może się pojawić na czyjejś transmisji, kurwa. Ja jak czytałem ten regulamin, to nigdzie nie widziałem czegoś takiego. Widziałem tylko, że osoba, która dostała bana, nie może mieć multikonta.